W sobotę 21 listopada w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika obchodzono Dni Honorowego Krwiodawstwa. Uroczystość była idealną okazją do podziękowań i nagrodzenia osób, które dzielą się jednym z najcenniejszych darów, ratującym innym życie – swoją krwią. Spotkanie zorganizował Powiatowy Klub Honorowych Dawców Krwi w Ostrowi Mazowieckiej. To pierwsze dni honorowego krwiodawstwa zorganizowane przez Powiatowy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi Mazowieckim. Chcielibyśmy, aby uroczystość ta odbywała się co roku i mamy nadzieję, że z pomocą osób przychylnych naszej działalności będzie to możliwe. Grzegorz Feliga podziękował wszystkim sponsorom, dzięki którym Powiatowy Klub Honorowych Dawców Krwi wciąż może się rozwijać i podejmować coraz to nowe inicjatywy. Wymienił, co dotychczas udało się zrobić, w tym przywrócić w mieście stacjonarny punkt poboru krwi, dzięki czemu krwiodawcy nie muszą oddawać krwi w mobilnym ambulansie, ale w ogrzewanych, wygodnych pomieszczeniach w budynku sanepidu. W bieżącym roku od 1 stycznia do 16 listopada w Ostrowi Mazowieckiej zrealizowano 22 akcje krwiodawstwa. Zarejestrowano 517 krwiodawców. Krew oddało 502 osoby. W sumie oddaliśmy 225,9 litra krwi. Szanowni Państwo, nie trzeba przekonywać nikogo, że krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu. O tym, jak cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby czy wypadku stali się jej biorcami. Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu. Na zakończenie prezes klubu złożył życzenia wszystkim dawcom i wolontariuszom. Następnie zarząd wręczył podziękowania osobom angażującym się w działalność klubu i propagowanie honorowego krwiodawstwa na terenie naszego miasta i powiatu. Pamiątkowe tablice odebrali wiceprezes oddziału rejonowego PCK w Ostrowie Mazowieckiej Anna Chorąży-Samsel, starosta ostrowski Zbigniew Kamiński, dyrektor sanepidu Tadeusz Liwartowski oraz ksiądz Dariusz Kotarski. Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń przyznawanych przez Mazowiecki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie za bezinteresowne, długoletnie oddawanie krwi. Odznakę zasłużony honorowy dawca krwi drugiego stopnia po oddaniu ponad 12 litrów krwi otrzymali Grzegorz Feliga, Norbert Iwańczuk, Paweł Mikołajczyk, Marcin Artur Stepnowski i Daniel Żyłowski. Odznaką zasłużony honorowy dawca krwi trzeciego stopnia po oddaniu ponad 6 litrów krwi wyróżniono Elwirę Założyńską, Annę Grodecką, Łukasza Sadowskiego, Mariusza Śledziewskiego, Grzegorza Śledziewskiego i Emila Tułowieckiego. Starosta Zbigniew Kamiński wspominał czasy, gdy w obchodach Dni Krwiodawstwa brało udział nie kilkadziesiąt, ale kilkaset osób. Wszystko zmieniło się, gdy 5 lat temu zlikwidowany został punkt poboru krwi w ostrowskim szpitalu. Starosta wyraził nadzieję, że reaktywowany w tym roku Klub Honorowych Dawców na nowo ożywi ideę krwiodawstwa na ziemi ostrowskiej, a dawców będzie coraz więcej. I mam nadzieję, że w następnych latach będziemy się właśnie tu w tej sali spotykać. Ja ze swojej strony mogę Państwu zagwarantować, że środki finansowe na tego typu spotkania muszą się w budżecie powiatu znaleźć, bo bez pieniążków wiadomo, trudno cokolwiek zorganizować. Także Panie Prezesie, może być pewien i cały zarząd, że właśnie będziemy wspierać wszelkie Wasze inicjatywy. Chciałabym przede wszystkim krwiodawcom dzisiaj wyróżnionym, odznaczonym tą piękną, honorową odznaką pogratulować, podziękować przede wszystkim za tę niezwykle ważną, w dzisiejszych czasach wcale niełatwą, w tak zmaterializowanym świecie postawę niesienia bezinteresownie pomocy tak wielu ludziom. Mówię to z pewną taką oczywistością, bo ja jestem tą osobą z drugiej strony, czyli tą osobą, której kiedyś czyjaś krew
no nie powiem, uratowała życie, ale pomogła wyzdrowieć. I czuję się w obowiązku wciąż dziękować za to, bo zdaję sobie sprawę, jak wielu ludzi jest potrzebujących. Część artystyczną przygotowali soliści Ostrowskiego Studia Piosenki działającego przy Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Z okazji swojego święta każdy krwiodawca otrzymał drobne upominki ufundowane przez sponsorów oraz pamiątkowe przypinki.